Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Zaraz tutaj oto ujawi się nam, zobaczycie kto, bo jeszcze nie wiecie kto, chociaż już widać coraz lepiej i lepiej. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest oto i on, na szybko się łapiemy z Sebastianem Pitoniem. Nie przedstawiam, bo już u mnie na kanale był, zresztą kto go nie zna, kto go lubi, kto nie lubi. Co tam, Sebastian, ile mamy czasu? No, mamy mało czasu, w związku z tym zacznijmy od tego, że zaprośmy wszystkich widzów na dwa spotkania, w którym będziemy uczestniczyć razem jeszcze z Grzegorzem Braunem, co będzie, myślę, że szczególną atrakcją. Pierwsze to jest w Przeworsku o 18 w niedzielę, a drugie w Rzeszowie o 18. Myślę, że w jakimś opisie do tego programu, prawda, wstawisz jakieś dokładne namiary, na jakiej ulicy i tak dalej. Tak, z moją dokładnością postaram się wstawić, ale szybko Państwu też przeczytam. Jutro w Przeworsku 18, restauracja Terapia, wymowna nazwa, ulica Kilińskiego 2, a w Rzeszowie w poniedziałek o 18, tak jak Sebastian powiedział, hotel Grain, gdzie zazwyczaj odbywają się wszystkie spotkania z posłem Grzegorzem Braunem, ulica Tadeusza Rejtana 1. Czyli Sebastian, mamy 8 minut, tak? No, powiedzmy. Dobrze. Więc Sebastian, słucham Twojego ostatniego nagrania. Niech Wam Bóg w dzieciach wynagrodzi. Kto z Państwa nie słuchał, odsyłam, wkleję także w opisie tego filmu. Ale powiedz w miarę krótko, no kilka pytań jest, więc pewnie nie zdążymy. W każdym razie zacznę od tego mi najbliższego, że z jednej strony, tak jak mówisz, dla ludzi dziecko teraz to jest jakiś obowiązek, muszę je mieć. Kobieta budzi się tam, tak jak to opowiadałeś, w wieku 30, to jeszcze jest dosyć wcześnie. Nie daj Boże, 40 lat i musi chcieć mieć to dziecko. Z czego to się wzięło, że kobieta musi chcieć je mieć, a może po prostu już nie chce? No i jak pogodzić to z tym, że tak jak to tutaj u Ciebie w odcinku było jasno powiedziane, zlikwidować żłobki, przedszkola, jak pogodzić to z pracą po prostu i z tym, że takie są czasy, że ciężko jest teraz ojcu utrzymać rodzinę, żonę i chociaż tą grupkę dzieci, czyli więcej niż dwoje na moje oko, z jednej pensji. To może, wiesz, zacznijmy od początku, że ten filmik to jest chyba czwarty filmik teraz z cyklu o edukacji. Ja parę lat temu robiłem cykl o edukacji domowej, ale on gdzieś tam, wiesz, przepadł w mrokach internetu. No i teraz doszedłem do wniosku, że zbliża się 1 września, więc to jest dobry moment, żeby ponowić dyskusję na temat edukacji i namawiać ludzi na edukację domową, ponieważ mam wrażenie, że największy problem, jaki tak naprawdę mamy społeczny, to jest destrukcja rodziny, którą widać w demografii. Myślę, że z pokolenia na pokolenie dzietność kobiet spada o jeden. Wydaje mi się, że jeśli w pokoleniu naszych rodziców ta dzietność była dwa, to znaczy, że na jedną kobietę przypadało średnio, statystycznie, dwoje dzieci. Tak, w tym pokoleniu teraz to już jest jeden, a w przyszłym będzie zero. Słowem wymieramy. I to wymieranie jest bardzo głęboko, że tak powiem, kulturowo umotywowane, w tym sensie, że zmiany kulturowe, które są. Które cały czas istnieją, które destruują, powiedzmy, taki klasyczny model, że głównym zadaniem człowieka było stworzenie rodziny. Dobrej, takiej monogamicznej, dozgonnej rodziny. Nie edukacja, nie praca, nie różne tego rodzaju rzeczy, tylko rodziny. I w tej chwili to się odwróciło, że rodzina jest gdzieś takim elementem, który warto byłoby mieć. Jednocześnie dzieci, które są zabierane tej rodzinie, one są obowiązkiem, one są raczej kulą u nogi niż aktywem. Tak jak właśnie zatytułowałem ten odcinek, niech wam Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi, bo dzisiaj to jest przekleństwo niemalże. A kiedyś to faktycznie każde dziecko to było aktywą, to było bogactwo. Dzięki dzieciom żyło się lżej i bogaciej. No dobrze, a teraz ludzie mówią często, że ci wejdę w słowo, bo mamy mało czasu, a ty mnie tu zagadasz do 18:30. No a teraz ludzie mówią, chciałbym, ale nie stać mnie. Mam za małe mieszkanie, nie stać mnie na kolejne dziecko, bo za dużo ono teraz kosztuje. No tak, no ale to dziecko ma dawać przychód właśnie. Dziecko ma być aktywem, dzięki którym będziemy bogaci, tak jak mówię. I my daliśmy sobie całkowicie, no bo jeśli dziecko, praktycznie my rodzimy to dziecko, prawda? Trzeba, żeby to dziecko mieć, trzeba znaleźć jakiegoś tam partnera, chodzić w ciąży, Jakiegoś tam, urodzić. bo tam
Porządnego najlepiej znaleźć. Porządnego, najlepiej porządnego. I w wieku 2 lat ono praktycznie już zostaje, my je urodziliśmy, a potem jest hodowane dla korporacji, tak można powiedzieć. Nie dla nas, tylko dla korporacji. Ono jest hodowane po to, żeby przynosić zysk korporacji od 2. roku życia. No to pewnie, że to się nie opłaca. A my mamy ponosić wszystkie koszty, tak, dodatkowe. A korporacje za pomocą, wykorzystując nas jako takie surogatki i surogatów, my, faceci, mamy za to dawać kasę, kobiety mają się tym opiekować i dawać kasę, a koniec końców dziecko ląduje jako element maszyny zła, że tak powiem, w wielkiej machinerii, w czarnej machinerii korporacji i banków, tworząc, tak jak mówię, prosperity tych czarnych panów. No więc to się nie opłaca. Faktycznie to się nie opłaca. Zróbmy tak, żeby dzieci tworzyły, jakby pracowały dla nas, żeby spełniały nasze pewne wartości, nasze ideały, nasze koncepcje, żeby były przedłużeniem naszego bytu, żeby spełniały nasze marzenia, a nie marzenia korporacji i banków. No dobrze, czyli jak to zrobić? I od razu tutaj zapytam dla siebie, bo będę na tym spotkaniu jutro, czy to będzie między innymi temat, który poruszysz podczas jutrzejszego spotkania, bo wydaje się być bardzo aktualny w perspektywie Możemy. 20 września. Karolina, wiesz, możemy go poruszyć razem, że tak powiem, bo wydaje mi się, że wiesz, to jest temat aktualny dla każdego człowieka, który już ma to potomstwo w jakimś tam wieku. Bo jeśli ktoś zapragnął być singlem, no to może nas nie słuchać, prawda? Ale myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. I tyle, bo ludziom się wydaje, że wzięcie odpowiedzialności za dziecko to jest jeszcze większy obowiązek, jeszcze większy kierat. A to jest tak naprawdę przekierowanie tego dziecka, żeby służyło, tak jak mówię, nam. Nie chodzi o to, żeby było naszym sługą, tylko żeby wzbogacało nasze życie i ułatwiało, a nie obciążało coraz bardziej. Bo tak jak mówię, w tej chwili to wygląda w ten sposób, że my jesteśmy takimi surogatami państwa, które wykorzystuje nas do. Gdyby państwo miało jakieś brojlery do rodzenia, proszę ciebie, dzieci, jakieś sztuczne maszyny, to pewnie by nie korzystało z naszych usług, ale nie ma wyjścia. W związku z tym musi sobie posłusznych obywateli tworzyć za pomocą surogacji, którą im udostępniamy. A tak jak mówię, potem zabierają to dziecko i przekształcają w swojego niewolnika. No dobrze, ale Sebastian, ja nie mówię, że się z tobą nie zgadzam, że mnie tutaj znowu nie zaatakowano w komentarzach, choć komentujcie, to będą Nie lepsze atakujcie Karoliny. zasięgi. Karolina jest bardzo fajna. A niech tam atakują, nie, bo kiedyś twoi widzowie mnie zaatakowali, bo ja próbowałam być niezależnym dziennikarzem i zadać ci pytanie ze strony, według mnie, widza potencjalnego, ale to odebrano to jako, że ja się z tobą nie zgadzam, ale też nie o to chodzi, żebyśmy się ze wszystkim zgadzali. Ja tylko pytam właśnie, bo też jestem mamą, też koło mnie tu siedzi moja dzidzia, której bardzo nie chcę oddać do żłobka. Pierwsza też nie chodziła do żłobka i mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż widzę też plusy tych żłobków, więc jestem jako młoda matka trochę rozdarta. Czy tak, bo mówią, że to rozwój dziecka, a z Tak, drugiej rozwój, strony. daj spokój. Karina, daj spokój. Ty posłuchaj, jesteś matka Polka, wiesz, wojująca o wolność na barykadach z dzieckiem u piersi, tak sobie wyobrażam twój portret. Flaga w prawej, dziecko w lewej, proszę ciebie, wiesz. Tu uważaj, bo zaraz Monika zacznie tam malować coś. Pozdrów też W każdym razie Monika ode mnie i od Janiny. pozdrowie, pozdrowie. Dzieci to jest zbyt poważna sprawa, zbyt poważna inwestycja, żeby oddawać je w ręce instytucji państwowych. Doskonale wiesz, jak działają instytucje państwowe, jak działa sanepid, prawda, i tak dalej. Żłobek, czy przedszkole, czy szkoła nie różni się niczym, tylko to jest miejsce, gdzie oddajemy swoje dzieci. No to oddałabyś dziecko do sanepidu? Byłaś tam chyba ostatnio, czy Grzegorz Braun był. No Byliśmy to ostatnio, tak. Tak, no to ustalmy. No, szkoła to jest takie samo miejsce. Są tam tacy sami ludzie, tylko że ich celem jest zniszczenie twojego dziecka. Oni nie chcą niczego innego, tylko po prostu przekształcić to dziecko w niewolnika, nic więcej. No dobrze, Sebastian, ale co mają zrobić ludzie, których po prostu nie stać na to, żeby utrzymać się z tej jednej pensji? No i mama, czy chce, czy nie chce, z bólem serca, no musi oddać te dzieci do tej placówki. No, wiesz. O takich rzeczach trzeba myśleć wcześniej, właśnie w momencie, kiedy ja uważam, że wychowanie dzieci to jest doprowadzenie do momentu, kiedy będą mogli założyć rodzinę. W przypadku młodego mężczyzny jest to umiejętność wzięcia odpowiedzialności za tą rodzinę, czyli również zarabianie odpowiedniej ilości pieniędzy.
I to jesteśmy zobowiązani zrobić. W przypadku młodej kobiety jest to to, żeby była po prostu dobrą matką i żoną. I wszystkie umiejętności, które są do tego potrzebne. I my o tym kompletnie nie pamiętamy i potem nam coś do czegoś nie pasuje. No bo gdyby kobieta powiedziała, ja mam dwie lewe ręce, ja nie mam żadnego wykształcenia i nie jestem w stanie podjąć żadnej pracy, mój kochany mężu, bardzo mi przykro, ale nie ożenię się z tobą, jeśli nie pokażesz mi, ile zarabiasz. Ja mówię moim dzieciom, no kochani, jeśli chcecie utrzymać rodzinę, musicie mieć możliwość zarabiania na Polskie 10 tysięcy złotych miesięcznie z możliwością zarabiania 15. I to jest wasz cel. To jest wasz cel, zanim się ożenicie. Jeśli tego celu nie uzyskacie, jeśli będziecie zarabiać 5 tysięcy, to zapomnijcie o rodzinie. Po prostu wasza edukacja jest bez sensu. Edukacja to jest możliwość doprowadzenia do sytuacji, że młody mężczyzna zarabia 10 do 15 tysięcy miesięcznie. To jest edukacja. Wszystko inne jest stratą czasu. No dobrze, ale my chodzimy do szkoły, edukujemy się, a suma summarum... Nie chodźmy do szkoły, nie chodźmy do szkoły. Po tracimy tam ciężko czas. Ciężko, Sebastian, przynajmniej u nas na Podkarpaciu bardzo ciężko zarobić. 10, 15, to już w ogóle 4 to jest dobrze, jak się uda. No, no to przepraszam bardzo. Mężczyzna to nie jest ktoś, kto pracuje na kasie w biedrze. Przepraszam bardzo, to ma być facet, który zarabia tą dychę. Właśnie i tyle. Bo wiesz, jak się ma dzieci, to się ma jakieś wydatki. Jak się ma żonę, to też trzeba być człowiekiem, który jest w stanie wziąć odpowiedzialność. Niestety 5 tysięcy nie rozwiązuje tematu. No takie nie, są realia. Wszyscy jesteśmy pierdołami. Daliśmy się przerobić. Uwierzyliśmy, że jeśli będziemy robić to, co nam każe system, to jakoś to będzie. No nie. System robi wszystko, żeby jakoś to nie było. No dobrze, ile jeszcze mamy czasu, bo myślę, że jutro szykuje się ciekawa dyskusja. Wiesz, to jest brutalne stawianie sprawy. Ja bardzo lubię brutalnie stawiać sprawę, ale mój tata, kiedy się chciałem ożenić, no to przeprowadził nam taką rozmowę. Ile zarabiam, ile zamierzam zarabiać, jakie mam możliwości finansowe i perspektywy. Czy mnie na to stać po prostu? I musiałem mu dokładnie wyłożyć, ile mogę, co mogę i jak planuję, i powiedział OK. No dobrze, jeszcze raz zapytam cię, ile mamy jeszcze czasu, bo nie wiem, czy mogę zadrążyć temat. Pięć minut, przydrąży jeszcze coś tam. Pięć Przyjdzie minut. Monika w momencie, to nas, wiesz, pogoni tutaj, bo idziemy dobrze. Na imprezę. Dobra. Ja też idziemy na imprezę, proszę ciebie, z moimi znajomymi, którzy 2 tygodnie temu rozmawiali z Trumpem i z Wiktorem Orbanem, więc mam nadzieję dowiedzieć się ciekawych rzeczy. O, widzisz, ty i te twoje geopolityczne znajomości. Tak, tak. Czyli szykuje się ciekawy odcinek. No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No dobra, Sebastian, nie drążąc już tego tematu, aczkolwiek też ważnego, to ty, czytałam też zresztą w komentarzach pod twoim kolejnym filmem pod tytułem Nie wypuszczać dzieci do szkoły, czy coś w tym stylu. Nie prowadźcie dzieci do szkoły. No dobrze, ale widzisz, jest to różnie rozumiane. Ja rozumiem, jak ty to przedstawiasz, no ale nadal w tej takiej dziurze tematu edukacji domowej, my tutaj mamy w Rzeszowie taką panią Lilianę Maciek, mam nadzieję, że się jutro poznacie albo w poniedziałek. Ona na przykład prowadzi spotkania na temat edukacji domowej. Jest taka dziura, ludzie nie mają pojęcia. Ja sama wciąż nie mam takiego pojęcia, jakie bym chciała mieć, a z drugiej strony nie wyobrażam sobie posłać mojego dziecka, mojej starszej córki za 2 czy 3 lata do zerówki, do normalnej szkoły, która normalna już nie jest, chociażby z powodu tego ciągłego zamykania, bo to jest najpierw problem. To edukacja domowa swoją drogą, bo pamiętam, że kiedyś jak robiliśmy taką akcję powrót dzieci do szkół, ty byłeś przeciwny na przykład tej akcji. Tak, tak samo. Ale czy wtedy właśnie nie było mniejszym złem, ja rozumiem twoje podejście, czy wtedy właśnie nie jest mniejszym złem, jeżeli dzieci są przyzwyczajone do szkoły, nie wiedzą, co mają robić w domu, rodziców nie stać na to, żeby z nimi siedzieć. Czy jakimś mniejszym złem w tym wszystkim nie jest to, że dziecko ma siedzieć tak jak my teraz, gapić się w komputer, a jednocześnie spać w piżamie, jeszcze gapić się w telefon, grać w gry i przesiedzieć cały dzień w tej piżamie? Znaczy, wiesz, to jest tak, sam fakt wypisania dziecka ze szkoły nie rozwiązuje niczego. Dziecko jest dla rodzica, według moich teorii, słowem to rodzic się edukuje poprzez kontakt z dzieckiem, a dziecko musi to jakoś przeżyć. Tak, tak na to patrzmy. Dziecko da sobie radę. Dziecko da sobie radę, natomiast my zyskujemy możliwość wzięcia odpowiedzialności za to dziecko. I to jest fantastyczna przygoda, która się nie sprawdza dlatego, że raz na pół roku idziemy na wywiadówkę, potem opieprzymy to dziecko i mamy znowu pół roku z głowy.
My musimy przyjrzeć się temu dziecku, zaplanować jego przyszłość, pomóc mu się rozwijać. No i też wszystkie te patologie, o których mówiłaś, czyli telewizor, komórka, gry komputerowe, my musimy spacyfikować, żeby to dziecko się mogło rozwijać, bo to są złodzieje czasu i faktycznie, jeśli dziecko po prostu będzie siedziało w chałupie i grało na komputerze od rana do nocy, no to nic z tego nie będzie, oczywiście, że nie. Czyli w takim Karolina, przypadku... myślę, że będziemy kontynuować te tematy na tych spotkaniach w Przeworsku. W Przeworsku to nie wiem, bo tam jeszcze będzie pan profesor Zapałowski, zdaje się, tak, więc profesor myślę, Andrzej Zapałowski, tak. Że tematy geopolityczne tutaj zdominują, ale jestem pewien, że jeśli nawet nie uda nam się na którymś z tych spotkań zdominować tą tematyką tego spotkania, to będzie możliwość, żebyśmy gdzieś u ciebie jeszcze nagrali jakąś rozmowę na ten temat, bo wiesz, to jest fajna sytuacja, bo ty pewnie będziesz w lekkiej kontrze, bo ja cię będę musiał przekonywać, a ty będziesz mówiła, hej, ale posłuchaj, nie mam czasu albo coś, nie mam pieniędzy, a ja cię będę przekonywał, więc myślę, że ta nasza rozmowa będzie dobrą, poza tym jako dziennikarka będziesz, wiesz, instynktownie zadawać trudne pytania. Że tu w tle mam jakiegoś kija, teraz widzę, moja Hania coś tu wbiła w kanapę, więc koniecznie musimy kontynuować tę rozmowę, Sebastian, choć uważam, że czasy są tak nieciekawe, że ta twoja pozytywna wersja dziecka w domu z mamą, w edukacji domowej, o której ludzie nie mają zielonego pojęcia i wydaje mi się, że bez podstaw pedagogiki jakiejś tam nie są w stanie tego zrobić, no bardzo, bardzo ciężko to niestety widzę, bo nie mówię absolutnie, że to jest złe. Porozmawiamy o tym u ciebie. Tak jak Sebastian mówił, no da się, dziecko można wziąć na barana, można trzymać je na podłodze w jakimś bujaczku i da się, no da się, jak się, na ile się da, tak się da, nie wysyłać do tych placówek. No i tego życzę mamom, które tego chcą i tatusiom także, no i dzieciom przede wszystkim, bo jednak, tak jak Sebastian mówił, to jest ten jedyny czas tej bobaskowatości. Choć mój niemowlak jest bardzo prosty w obsłudze, bo zalecam bardzo poród naturalny, jak nikt go nie wymusza, nikt na siłę nie przymusza, nie wywołuje dziwnymi sposobami i pozwala mamie i dziecku minimum 4 godziny ze sobą się przytulać prosto po urodzeniu, co na przykład mi zostało odebrane przy pierwszym porodzie, ale przy drugim już sobie to wywalczyłam i życzę tego wszystkim mamom, wszystkim tatom i wszystkim dzieciom, bo to potem odbija się na dziecku. Amen. Amen. Dobra, Sebastian, bawcie się dobrze tam na tej imprezie, żebyś za dużo się nie dowiedział, żebyś dzisiaj po pijaku wieczorem się nie nagrywał, żeby nam cię nie sprzątali. Ja nie jestem człowiekiem, który wiesz, nadużywa alkoholu, także spoko. A to broń Boże, ja nie mówię, że nadużywa, ale wiesz, jakieś góralskie SC, takie tam, nie chcę tu teraz blokować kanału, żeby nie poszło za bardzo w ruch, bo jutro widzimy się w Przeworsku, a pojutrze widzimy się w Rzeszowie. No i to wszystko. Jeszcze raz Państwu przypominam, że jutro 18 restauracja Terapia Kilińskiego w Przeworsku, a pojutrze w Rzeszowie Hotel Grain. Pozdrów Monikę, Sebastian i trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Czekamy tutaj na Z Was. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pa, pa. Sebastian poszedł sobie. Okej, okay, jeszcze nie. Dobra. Nie, jestem tu jeszcze. Bla, bla, bla. Już się schowaj, a ja tylko chciałam podziękować raz jeszcze wszystkim za subskrypcję, za komentarze, za łapkę w górę, w dół i za to, że jesteście i oglądacie mój kanał. Jest mi bardzo, bardzo miło. Może nie jestem tak systematyczna, jak planowałam, ale tak to może będzie trochę lepiej w przyszłości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę dobrego weekendu z rodziną, z bliskimi, bo dzieci i bliscy są najważniejsi. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia jutro. Pa, pa, Sebastian. Pa, pa.